Dobra, ej, jedziemy może do rosyjskiej dzielnicy, zmasakrować trochę prawicy. Siema, z tej strony Hogaty, dzisiaj gra ze mną Zirael. Siemanko. A to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w GTA 4 Multiplayer, elegancki duet w poniedziałek. No i od razu, ludzie, mam do was na początku takie pytanie. A jako, że niszczą mi się te słuchawki moje, które miałem w tej chwili, czyli super luksy, jakie wy byście polecili? Ogólnie jaka firma, powiedzmy, z słuchawkami, jakie modele, może macie jakieś sprawdzone? I nie, nie fatalitki na pewno. No i też może przedział cenowy do 300 zł. 300. No wiem, specjalnie tak powiedziałem, bo to jest najlepsze mówienie. 300. No, do 300 zł ogólnie możecie podawać jakieś słuchawki. No, bardzo fajnie by było, bo muszę jakieś wybrać, powiedzmy, żeby słyszeć. Bo teraz czasem mam tak, że po prostu w tej chwili mam, powiedzmy, kabel zawiązany wokół szyi, żeby w ogóle słyszeć na dwie słuchawki. Bugatti się chce powiesić po prostu i już się przymierza do tego. Sprawdza, czy na słuchawkach mu da radę, czy jednak kabel jest za słaby. Tak, a właśnie, no, czasem mam tak, że nie słyszę na słuchawka, a później nie wiem, czy wy też nie słyszycie, ale no pewnie słyszycie. A ty jedziesz ja z tym ziomkiem... Nie, ten ziomek sobie zrobił niewidzialne auto, wrzucił neony i widać tylko neony. Serio? Tak. Gdzie on jest? Pokaż, czekaj. Zobaczmy Achreziego. Jeżeli nie jest nieśmiertelny, to może pozostać. Może mieć nieśmiertelne auto. No to niestety panu podziękujemy. Do widzenia. Ej, auto zostało. No i co? Już go nie ma. Chodź, chodź Zirael, jedziemy. Czekaj, bo chcę zobaczyć to auto. Jedziemy. Ja czekam na ciebie, nie ogólnie. No nie i też, ludzie, jeżeli odcinek się spodobał, możecie dać łapkę w górę, napisać komentarz, wszystko, tak, bo ostatnio kto śledzi Facebooka, to widział, że byłem na szkoleniu w Agorze i tam mówili, żeby przypominać o takich rzeczach, więc ja przypominam, bo się będę opierał na tym, co mówili na szkoleniu. No, no, normalnie trzeba nową jakość kanału wprowadzić, stworzyć też zwiastun. Myślałem właśnie o zwiastunem. Pamiętajcie, że to wszystko dla pieniędzy. Jakbym robił dla pieniędzy, to bym nagrywał dla tego, dla RPA, tak jak mówiłem. Odsuń się. Ups, ej. Dzięki. No to poleciałem na plerki. W ogóle zauważyłeś, jaka tu jest MK? M4A4? Miejski DD-pad. Czemu on dostał w ryjnie pad? Bo to miejski DD-pad. Chodź. Ej, bo dobra, bo ten ziomek coś innego. Chodź. Chodź, szybko, uciekamy. Chodź, Zirek. Chodź, jedziemy stąd. Ja chcę jeszcze zrobić jedną rzecz. Widziałeś to? Widziałeś, jak zniszczyłem ten radiowóz? Nie. Zmieniamy sobie radio, na pewno. Nie! My uciekniemy. Nie pozwalam. The Journey. Ustawiłem sobie dwa prędkościomierze. No serio, dałeś na w milach i w kilometrach? Tak, jeden jest na górze, drugi na dole. Ogólnie, ludzie, nie polecam Białołęki w Warszawie. Normalnie komary tam gryzą na potęgę. Ja właśnie jestem cały pogryziony, ledwo... Czemu mnie zabiłeś? Nie wiem, czemu się zabiłem i nie wiem, jak cię zabiję. Lel! Wjechałem pomiędzy... Lel! Wjechałem pomiędzy budynek a barierkę i zgniotło mnie. A ja wcześniej spadłem z tego motoru, więc wiesz. Na ziemi, glebo! Holy shit, he's got a gun! Ja ogólnie sobie wziąłem. No, co jest? Co jest, ziomek? Zostaw broni. Co jest? Fallback! No, ty, co jest? Pyk. Wziąłeś radiowóz, czy nie? Co? Wziąłeś radiowóz, czy nie? Jaki radiowóz? Ja zaprowadzam porządki na mojej dzielnicy. Kurde. Porządek ma być, nie? Zielone włosy? A kto ci pozwolił takie mieć? Kurde. Dobra, pyk. Zaprowadzam porządek na dzielni, ej. A, bo ty tam gdzieś daleko jesteś. Co ty? What the fuck? Czy ty to widzisz? Raz, nie, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem wozów opancerzonych SWAT. 9. Pokaż. Jestem w korku. A patrz na prawo. Tam kolejne jadą. Lol. Ej, nie, no.
Czekaj, ja sobie muszę broń dać teraz, żeby je zniszczyć jest, czy coś. Jeszcze na dole jeden. LOL! Ej, no serio, co? Ty tego nie przyzwałeś, serio? Nie przyzwałem, ale oni nie gonią. Nie, nie niszcz! Nie! O fuck, przechodzą. Dobra. To jest takie... Dobra, jednak niszczymy! Fuck! Ile słodki, ile jednostek na nas wysłali. A to psie pompy. Jeszcze są na dole. Pyk. Pyk. Gdzieś tu jeszcze są chyba. Po lewej, uważ... Serio. Czy dostałem swoją rakietą w twarz? Nie, dostałeś gdzieś w okolice nogi. Znaczy, byłem plecami do ciebie, więc nie mogłem w twarz dostać. Ten słod jest jednak głupi, bo... Stwierdził, żeś przykapi za murkiem. Rocket launcher. Dobra, raks. Fuck! Chciał się skapić za murkiem i stanął w ogniu. Ej, bo ja zaraz helikopter w ogniu. Ej, bo ja zaraz umrę. Pomocy! Zirael! Idę. Pomocy! Ja tu umrę! Nie mam jak stąd uciec. Pewnie umrę. Ogólnie ludzie myślałem też, żeby nagrać w końcu, ale to pewnie jak się przeprowadzę, czyli gdzieś za tydzień lub dwa już prawdopodobnie, a nagrać jakiegoś vloga odnośnie GTA 5 i o tym właśnie, żeby w końcu skończyły się pytania, czy w końcu zagram. Skończyły się, dokładnie, brawo. Dokładnie tak, dokładnie. Ja szczępię. Dokładnie masło maślane, ale no innych słów nie mogłem użyć, żeby ludzie zrozumieli, niestety. Mhm. O to chodzi, no ludzie i tak nie zrozumieją niektórzy dalej, że GTA 5 nie wyszło jeszcze, no ale co tam? Wyszło, oni... bogaty nie kłam! Nie, ja mieszkam w Niemczech i już mam GTA 5, mogę ci przesłać, no. Oj, sorry. Tak? Tak? Nie. Chciałem. Nie. Nie. Czyli tak się bawisz? Z policją się bawisz, tak? Kurde. Nie, właśnie do nich strzelałem, po lewej oberwałem i tam zacząłem strzelać. Tak, teraz tak mówisz, no. Helikopter. Teraz tak pewnie mówisz, nie? A normalnie to sztama z policją. Mhm. No! Skończyła się twoja sztama z policją, kurde. Że ich zabiłem ciągle. Tak chciałeś? Tak? Mnie też zabiłeś. Jak raz. Mogłeś? Nie rozumiem, czemu to zrobiłeś, nie? No, ja wiem, że mogłeś. Co jest w zasadzie? Powiększonek. O fuck. W sumie, dosłownie. Rakieta! Nie widzę nic, ale rakieta ziemia-powietrze leci już w twoją stronę. Pyk. Nie widzę, gdzie jesteś, ale strzelę. Aha, bo ty jesteś tam. Dobra, strzelamy. Pyk, pyk, pyk. Pyk. Trafię! No. Jest. Bawię się menu. Uciekam. Bo mnie zaraz dorwie jakiś ciul na cewce. Tego byśmy nie chcieli, nie? Oczywiście. Idealna muzyka dla trackera. Nie przejmuję się czerwonym światłem. Hejos. Tak się jeździ w Ameryce też. Boże, ale ty nie potrafisz śpiewać. Ale do czego mam śpiewać? Nie wiem, czy ja bo śpiewam? Śpiewasz. Ja tak. Sobie podśpiewuję tak do po prostu jakichś. Żeby śpiewać, to muszą tak. Być słowa dobrane do muzyki, nie? Podśpiewujesz sobie do słów. No, proste. Okej. Okay. Mhm. Tak, dokładnie tak robię, nie? Nie słyszysz tej muzyki, więc nie możesz oceniać. Nie jadę do ciebie, bo ty chcesz mnie zabić. Ja cię nie chcę zabić, ty chcesz mnie zabić, dlatego ja nie od ciebie zabić, uciekłem, lel. Nie strzelam do ciebie. Raz do ciebie strzelam. Tak, tak, raz. Wszystko było na nagraniu. Zabiłeś mnie co najmniej dwa razy. No, raz cię zabiłem, jak spadłem z motocyklu. No. Zgniotłeś mnie. Tak. Zgniotłeś. Było napisane, zmiażdżyłeś mi kości normalnie. Gdzie jesteś, Zirael? Jadę do ciebie. Jadę, Zirael. Już jadę, nikt nie stanie na przeszkodzie. Jadę, chodź. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Wyczyściłem trochę ulicę.
Okej, okay, dzięki. No i bo tu jest korek. No pewnie się zrobił jak jechałem. Znaczy jedno auto tu stoi, bo chyba kierowca ma. No mógł. Już ale jadę. Ale nie wiem, okej. Okay. Spokojnie. Już oczyszczam, proszę. Jedź za mną. Jedź za mną, a zaprowadzę cię do wyjścia. Ups. Lol. Ej. Auto mi nie działa, halo? Halo, Ziral! Halo? Auto mi nie działa. Halo? Naprawisz? Ale parking, ja pierdzielę. Ale... Jadę do ciebie! Ale to był dobry parking. Zobaczę ten parking. Znaczy, w sensie, że wyskoczyłem z auta. Aha. I ono sobie zaparkowało. Geniusz. Tylko... Też tak umiem! Nie jest to do końca przepisowe, bo... Poszukiwać PL joint! Czekaj, no ja też... Dołączył do rozgrywki. Patrz. Nie jest to do końca prawidłowe, bo... Powinno być 10 metrów od przejścia, albo 15. No, mój jest kawałek mniej od przejścia. Mój też, patrz, tu stoi. Ale wiesz, że twój się pali? Wiem. Siema. Siema. Poszukiwacz.pl. Ej, no mój też jest tak. Siema. Minimalnie, patrz. Mój też jest minimalnie nieprzepisowo. Myślę, że jeszcze trochę i prawie no trafiłbym, więc dobra, wchodź. Chodź, bo myślę, że ktoś strzela i musimy odjechać. W ogóle poszukiwacz przyszedł. Ktoś mi ukradł garniaka. Chodź. Siadaj. Jedziemy stąd. Trzeba sprawdzić, co? Wiesz co sprawdzamy. Co sprawdzamy? A. Chyba umarł. Zmasakrował gracza, poszukiwacz. Zmasakrował, jak Korwin lewaków normalnie. Dobra, idziemy dalej. Liberty Rock. Liberty Korwin. Jedziemy. Masakrujemy lewaków. Dobra, ej, jedziemy może do rosyjskiej dzielnicy. Zmasakrować trochę prawicy. Chociaż nie. Bogaty, zrób coś, głowa mnie boli. Co? Głowa mnie boli, zrób coś. Czemu cię głowa boli? Nie mam pojęcia. To, dobra, zrobię coś. Ale żeby to zrobić, musimy udać się na bardzo specjalne miejsce, które nazywa się. Nie to. Nie to. A może być to, myślę. Nie, znowu. Proszę. Dobrze. Bardzo. No wiesz, jak ludzie ciągle piszą, że dawno nie byłeś na lotnisku. W każdym odcinku to a byłeś. Wiesz, to jest naprawdę dosyć specyficzne miejsce i specjalne zarazem. Więc no. Cicho, bo trzeba tak mówić. Ale chodź, patrz. Tu mogę ci pomóc dopiero. Chodź. Tam tu. Jest apteczka, biegnę po apteczkę. Chodź tu. Apteczka mi pomoże. No, stój! Wiem, że za mnie będziesz strzelał. Stój! Co robisz? Pyk. A moja apteczka. Śrutem przez ryj. Śrutem przez ryj. Okej. Ej, ale tu jest twoja apteczka, lel. Gdzie ty? Masz tą apteczkę? No, tu jest. Serio? O ty! Trafiłem cię? Poszukiwacz jest za tobą. Wiem. Dobrze. I co dalej? Dalej boli cię głowa? Bo myślę, że nie tak powinna. Naprawdę tak, dalej mnie boli. O kurde. Ej, serio? Tak. To już nie moja sprawa cię wyleczyć. Niestety, na twoją głowę to już tylko Bóg ci dopomoże. Kto? Ten, którego imienia nie wolno wypowiadać. A, ten, okej. No, no wiesz, który, nie? Tak, ten. Tak, wiem. No, ten. Czekaj, piękna jazda oczywiście, w moim wykonaniu najlepsza. O, M-Darks PT. Ciekawe, kim jesteś, M-Darks PT. Ogólnie to ludzie mówię, z Portugalu. No, jeżeli możecie, to dołączajcie do nas do gier. Ale pamiętajcie, jak dołączacie, to zgadzacie się na warunki korzystania z serwera naszego, czyli brak godmoda na siebie i brak godmoda na auto. Respit rzeczy sobie możecie, strzelać się z nami, możecie spoko. No i najlepiej, żebyście takich chamskich teleportów nie robili. Ziral znowu. Oczywiście. Taki śmieszek z tego Zirala jest dzisiaj, naprawdę. Śmieszek. Znaczy, ja się zastanawiam w ogóle, kiedy ta rampa się obróci przodem do nas. Opowiem wam żart. Pewnego razu przyszedł Zirael do sklepu, a okazało się, że jest w Sosnowcu i tak naprawdę nie ma tam sklepu.
Aaa, Zirael jednak, o kurde. O. Fajne to są skróty. Była fajna muzyczka i zepsułem auto. Co ty robisz? Czy ty próbowałeś neon zamontować? Nie, po prostu sobie naciskam Ctrl-Alt i co ty robisz, lol? Dyskotekę. Ale, ej! Czekaj, bo ja coś autem nie mogę ruszać wtedy. O, to przystanę. Ale wpali się auto w ogóle. A co ty tam robisz? Geniusz. Geniusz to jest normalnie. To jest tak. Masz, pyk! Chcesz poskakać? Dobra, okej, masz! Pyk! Poskaczemy sobie! Proszę cię! Proszę! Chcesz sobie poskakać? Masz! Sobie zaraz poskaczemy, nie? Też skaczę. Dolecę, dolecę. Może dolecę, wodę, dolecę, wodę, dolecę, wodę, dolecę, wodę! Nie. Brakło. Ale wiesz co? Przeleciałeś pode mną. Moje zwłoki jeszcze się odbiły od skały, bo miałem RPGa akurat. Moje się odbiły od stary, skały. Czekaj, patrz. Ej, Zirael, patrz. Które auto bierzesz? Nie wiem. Dawaj, bierz auto. Omega jaki cheater. Bierz auto. Dawaj, Zirael. Biorę to, bo jestem przeciwko rampy. Ciekawe, kiedy się tu pojawiło. No i wiedziałem, że ukradniesz auto! Ty kurde, co ty myślisz? Że co? No widać. Rampę z dupy. No widać jego twarz, kurde. Wiedziałem, że on ukradnie. No byłem na to przygotowany, ludzie, widzicie. Wyjąłem pistol i zareagowałem jak prawdziwy, rodowity Amerykanin. Gdzie jest ten różowy? Czekaj, bo nie wiadomo, czy do niego można strzelać w ogóle. Aha, czyli... Proszę cię bardzo, panie M-Dark z PZ. Pyk! I left the game. Ej, kolejna rampa. W ogóle kolejna rampa. Ale to... Ej, w ogóle patrz tu, co tu się dzieje. No, one. I sułtany. Sułtany, Czekaj, to do wyboru, do koloru. Może tak powiem, to wezmę policja sobie policja za to, bo... Nie za mną, na pewno. Za mną też. Ej, czemu za mną? Ej, ziomki, czemu za mną żeście? Ja sobie wezmę tego. Fajnie, że działa. Fajnie, że mogę go uruchomić w ogóle. A ja mu jego uruchomiłem, ha. Ej, czemu? Lel. Ej, nie, serio, ja nie mogłem swojego uruchomić. Bo jesteś słaby. Ej, no serio, czemu nie mogłem? To dlatego, że nagrywasz. Fix car? Nie, czemu nie mogę? No, lel. Może, no weź spróbuj. Jest zalokowany. No spróbuj. Hej. Już. Którego? Zirek? No te niebieskie. Dlatego, że są niebieskie, nie można ich uruchomić. Nie, raczej nie dlatego, ale no. Wiem. Spróbuj. No i one są niezniszczalne, to już wiemy. Mówisz? Na pewno. Tak. Patrz. Jadę. Czemu ty możesz nimi jechać? What? To nie ma sensu po prostu. Chyba trzeba cię będzie wywalić, głupi cheaterzy. Nie. No, okej. Okay. Dobra. Ad armor. Też bym sobie musiał dać armora. I czemu to auto jest niezniszczalne? Życie sobie dam i no czemu niezniszczalne? Bo pewnie ktoś je dodał. Takie, dlatego pewnie jest niezniszczalne, nie? Dobra, ale ja bym stąd wyjechał ogólnie. Dobra, jest zniszczalne, naprawiłem. Czekam. No to jedź, ja teraz do ciebie dołączę. Czy mam jechać? Tu wszystko umiera. Dobra, jadę. Jamrock! Dostałem zaproszenie do znajomych na Steamie. Tak, będę miał kolegów w końcu. Najlepsze auto na świecie. Ciekawe, czy uda mi się zrobić ten mój trik ulubiony. Nie. Chyba nie. Za wolne to jest auto. Geniusz. Geniusz poszukiwacz.pl. To poszukiwacz.pl, lepiej zmień sobie nick na geniusztaktyczny.pl. Dobra. Co za hogaty. Dobra, Zirael, jadę. Jadę do ciebie. Okay. I Zirael narzekał na lotnisko, a sam już na nim siedzi, no. No bo akurat tu miałem rampę i teraz chcę stąd wyjechać. Tak się tłumacz. Nie, no, tak naprawdę chcesz wyjechać. To tak się tłumacz, no wiadomo. Każdy winny się tak tłumaczy, nie? No tak. Wiadomo. Jakbyś był niewinny, byś się nigdy nie tłumaczył. To jest takie... No właśnie. To jest takie w sądach, nie? No. Jestem niewinny, więc się nie będę tłumaczył. Nie powiem wam, że akurat nie wtedy byłem gdzieś indziej, nie. Jestem niewinny, a tylko winny się tłumaczy. I takie... Nie. Później w więzieniach milion ludzi więcej, nie?
Albo właśnie jakby to działało na tej zasadzie, to... Wszyscy by szli do więzienia. To nikt by nie szedł do więzienia, nie. I sądy by nie miały sensu. Nie, właśnie wszyscy by szli do więzienia. Nie no, by... No bo na zasadzie, patrz, winny się tłumaczy, czyli każdy, kto się tłumaczy, to idzie do więzienia. No i każdy, który się nie tłumaczy, też idzie do więzienia, bo się nie tłumaczy. I nie może udowodnić swojej niewinności. Na takiej zasadzie. No, świetna rampa. Czyli... Uwielbiam to, jadę sobie, nie, rozpędzam się, a tu rampa nagle przed ryjem. Nie, spoko. Czyli w przyszłości będziemy... Co będzie w przyszłości? Jeszcze raz, powtórz. Będziemy mieszkać w więzieniu. No wiesz, jak nie będziesz płacił podatków, to będziesz mieszkał w więzieniu. Po co mam płacić podatki? Wszystko będziesz płacił. Czego nie będziesz płacił, się pytaj lepiej. Patrz, spadłem. No ja też spadam, niestety. No to cześć. No to hej. Auto mi wybuchnie zaraz, wiesz? Pomożesz? No, nie. Okej, okay. Wysiadam. Zaraz. Czekaj, czy umrę? Umarłeś. Ale teraz, wiesz co, powiem ci, że nie wiem, czy zginąłem od tego, że się odbiłem od ściany budynku lecąc, czy od tego, że w tym samym momencie auto leciało obok mnie i wybuchło. I teraz takie... nie wiem, I don't know, I don't really know. Ej, podjedź po mnie. Ej, okay. Bliska. Bliska podjedź. Jak wykręcę. Poszukiwacz jedzie chyba szczytowanym autem. Halo, policja. 997, io, na sygnale, jadą. Coś tam. Wysiadaj, kurde! A nie, jednak to nie był szczytowany pojazd. To było dobre. To naprawdę było dobre. W powietrzu leciałem płonącym autem. Trudno, żebyś nie leciał w powietrzu, kurde, i teraz ja się ciebie będę czepiał, nie? Proszę bardzo. Wyskoczyłem 10 metrów nad ziemią i on zrobił tylko Wsiadasz? Teraz. O, patrz, koleś do ciebie strzela w ogóle. Widzisz? Czemu strzelał w locie? Bo nie w polskim busie. Ej, ale w polskim busie da radę się nawet najeść, bo dają ci tego, dają ci lody. Sojusz. No pa. Sam poprosił. Czekaj. A teraz mi wypierdol. Gwałci tym wypiekiem. No przecież napisał, co chciał. Przecież czytałeś, nie? No tak. Z bok. Nie napiszesz polskich Bum! Dobra. Czemu chciał umrzeć? Fucked up. Hogaty fucked up, poszukiwacz.pl. To brzmi logicznie. Pryta? Prytę? Co? Prytę, co? To jest myśl. Co? Co ja za to kupię? Prytę? Prytę! To jest myśl. Jeżeli ktoś wie, z czego to jest, daje łapkę w górę i najlepiej pisze w komentarzu. A jak nie wiecie, to nie dawajcie łapki. To dawajcie dwie łapki. Dwie łapki w górę. Dwie w górę. 10 w górę. Ale jak wiecie, to dawajcie łapkę w dół, a jak nie wiecie, to dwie w dół. XD, to u Zirala na kanale. Kappa. Nie mam kanału. Zirar kłamie, on ma kanał i go ukrywa przed wami i naprawdę chciał sobie zrobić kryptoreklamę w ten sposób. Dobrze to! Zdradziłem to. No. Dokładnie o to chodziło. I przez to, że to zdradziłeś, ludzie na pewno się zainteresują tym, że mam kanał i tam no przyjdą. I tak! I właśnie o to chodziło. Patrzcie, jaki to był przemyślny plan. Dokładnie. I właśnie tym optymistycznym i wybuchowym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Nie, umrzyj! Wybuchnij! Cokolwiek! Wybuchłem. Dlatego powiedziałem, że wybuchowy odcinek, nie? No prosto. Ej, dlaczego jeszcze nie wybuchłem w aucie? Może masz cheaty. Może auto nie wybuchło. No, zabił mnie, patrz. On cię zabił. On cię zabił. A ja zabiłem. Zabił na śmierć! A ja zabiłem jego! No, w sumie ciebie też. Jeszcze. Ej, lol. Dobra. Ciebie też! No i dzisiaj grał ze mną Zirel.
Naprawdę nie grałem, to było tylko mistyfikacja. To była mistyfikacja. Tego odcinka tak naprawdę nie było, ludzie, nie? No. Dzięki wszystkim za oglądanie i na razie. Bye, bye.